Ja mu wytrę pupkę. Tego jeszcze w swoim życiu nie robiłem. Jesteś gotowi na dziecko? No, a czy ja wyglądam jak princes? Podobała ci się? Jezu, co ty mówisz? Ja nie rozumiem! To był tylko pretekst, na który znowu się nabrałem. Pierwsza rzecz, którą dotkniesz, to ci ją kupię. Mama! Kochani, ale możemy się podzielić tak, że to zrobisz... Mama! Ja dzisiaj jestem twoja mama. Mama! I on twój tata? Mama, tata! A tacie? Koka, kupę czy siku? Siku. To ty możesz to zrobić. Ja popatrzę. Mama. Nie boli, co? Mama. Swędzi. Ręki. Mama, miku. A, ja nie wiem, co ty mówisz. A ty co będziesz się opieprzał? Jakoś niekomfortowo się czuję w tej sytuacji. Nie, ja mu wytrę pupkę. Ja nic nie będę mu wycierał. Matki robią takie rzeczy. Ja mu wytrę pupkę, a ty mu przebierzesz pampersika. Prosiłabym cię naprawdę o współpracę. Jak ja mam mu Pedro nienawidzi kubki. Niczyjej. Tego jeszcze w swoim życiu nie robiłem. Wojtuś, pomożesz mi? Tak. Tutaj tak się wkłada? Czy na odwrót? No, dzięki, masz Wojtek! Tak prostego pampersika do założenia, no, bez kitu. Pach. Uuu, puma! Ty jesteś grzeszny, Wojtuś, naprawdę, że ty mi tak pomagasz. Widzisz, ja takich rzeczy nie robiłem. Tatoś ci dziś wynagrodzi. A, to skarpetki ściągamy, przecież najpierw rajstopki chyba, nie? Naprawdę, twój tata nie umie cię ubierać. No to co nie mówisz, Wojtuś, że najpierw rajstopy? Mama! No widzisz, właśnie mama mi nie powiedziała, no. To wszystko jej wina. Mama jaja. Mama jaja se robiła. Ach, ta mama dziś naprawdę. Tata mama. Witam kochani w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj jesteśmy z tobą, z Jesteśmy dzisiaj rodzinką. Rodzinka Ambryszewskich. Kociołku! Dzisiaj naszym operatorem jest nie kto inny jak... Oski Boski! Niestety nie wyszło mi w influencerstwie, więc zostałem operatorem Moni. Wiemy, że lubisz dinozaury, prawda? I zwierzęta. A jakie jest twoje ulubione zwierzę? Jak robi małpa? To jest taki test dzisiaj dla was, że jak się sprawdzicie, widzowie mogą ocenić i wtedy jesteście gotowi na dziecko. No. Bardzo śmieszne, ja po odcinku będziemy wszystko wiedzieć, tak? Ty się śmieje. W sumie to prawda. Czyli dzisiejszy odcinek decyduje o tym, czy jutro działamy, czy nie. My w takim razie idziemy do pierwszej lokalizacji, a jeśli wam się spodobał ten początek, zostawcie lajka i nie oglądajcie do końca! To oczywiste, żebyście zostali do końca, tylko chciałem wam powiedzieć, że nie oglądajcie na czarno i zasubskrybujcie kanał, no. Nie róbcie siary. Idziemy, Wojtuś? A gdzie twój tata? Ej, zgubiliśmy twojego tatę. Tata! Tati. No nie ma taty, widzisz. Ale jaja. No jaja se robi. Zostawili cię? Tak. Mama, tata poszli. Mama, tata. I ze mną zostałeś? Tata! Starałam się dzisiaj ubrać jak taka mama. Czy ja wyglądam jak mama? Musisz zapiąć te dwa guziki jeszcze, bo mamy nie pokazują tyle. Wiesz, że nie ma takiej czegoś jak wzór mamy, nie? Synku, pakuj się do fury. Mam. Niam, niam. Głodny jesteś? Dobra. To idziemy, chodź. To co? Ale ty masz fajny plecak, chyba jakiś Louis Vuitton. O, tak. Lubisz Louis Vuitton? Po mamie. Po ręce urwiemy. O, owoce i warzywa. Tata ci wszystko kupi, co chcesz, Wojtuś. Chcesz taki dinozaur? Dobra. Który? Wybierz się którego? Tego dinozaura, dobra. Ogórki chcesz? Nie. Tata, miałeś kupować mu co chce, to płać. Dobra, zapłacę. Nie moją kartą! To poproszę tą kartą. Paragon masz. Na pamiątkę, jakbyś chciał zwrócić, jakby ci nie smakowało. To czy to? Tak. To, no dobra. Które chcesz? Tak. Te? No dobra. A ty bierzesz tylko to? Daj, ja ci to wezmę. Jezu, dziękuję, mamo. I jeszcze proszę bardzo, dzieci boję. O, ma wywalone. Zobacz, jesteśmy z minizdą. Będą zwierzątka. Jak pachnie, co? Lubisz takie zapachy? Zobacz, będziesz mógł karmić zwierzątka, masz? Sałatka, jakiś pomidorek. Musisz zjeść kanapkę, czyli nie chcesz już? Nie chcesz? Tak, ja zjem. Jak typowy tata. Zbierasz go, bo nie będzie mu za gorąco. I będziesz karmił króliczki? Proszę. Skunks, tu jest skunks. Ja mam dać? Zobacz! Zobacz. Ej! Ale jakie mają uszy wielkie, pa! Rzuć im, no. Króliczki, patrzcie. Nam nie robią, no. Chcesz zejść tu? Kolanka, bo wejdzie, bo zawsze bój. Tu? Patrz, dalej. Mam! Tata! Mały! Dzidzia królik, no. Żeby nie zdeptać. Proszę się nie deptać po świnkach. Podoba ci się? Tak. Lubi być głaskana, ale tylko tam. Wiem, gdzie to jest molestowanie świnki. Jak trzeba być, jak one śpią? Tak? Tata, weź go tam! A ja się tam boję. Patrz, jak chrupka. O, daj mi jedzą. Jezu. Zabrał cię. Zabrał.
Dobra, fajnie. Nie, fajnie. Proszę, proszę. O, proszę. Tata. Dobra, daję. O, papryczkę też? Widzisz, one jedzą warzywa, ty też musisz jeść. Bardzo fajne, takie jak chrupka. Pedro, ja tego nie daję, ty to dajesz. Co do? Blady. Robaki, no. Tatuś da. I co ja mam? To zjeść? Tam przez tubek zjesz jednego. Fris kiedyś zjadł. A czy ja wyglądam jak Fris? Najlepiej podajecie w ten sposób. One nie są ani obrzydliwe, ani lepkie, ani gryzące, a... suche. Pachną sztucznym miodem, całkiem nieźle. Kto bierze robale? Widziałeś? Co? Ej, zobacz, tu jest taki jeden ogromny. Bierz go. Bo jak sobie bierze rękami. Co mnie dać? No chodź, malutku. Wojtuś, w skali od 0 do 10 jak ci się podobało? Dawam. 8? Dawam. A, 7. Zimno ci? Dobra, jako ubieram? Ja mama! A nie mogę ja ci ubrać? Wszystko mama. Tutaj w rękaw traf. No, ubierz mu czapę. O. Źle tą czapę mu zakładasz. Wasze dziecko ma chyba już dziewczynę. Spodobała ci się? Tak. Ładna dziewczyna? Tak. Może byś zagadał. Dobra, słuchajcie, my właśnie przyjechaliśmy do sali zabaw, do takiego parku rozrywki. Jest to w ogóle mega duże miejsce, nigdy o tym nie słyszeliśmy. Do mnie chce. Do taty, no, twojego ulubionego. Jaki dinozaur, zobacz! Ale fajnie! Tata zjedz z nim na ślizgawce! Ale fajnie, co? Nawet ja się jaram. O kurczę, ja się nie zmieszczę. My lubimy ekstremalną jazdę. Trampolinka, co? O jeku! A tu! Sadzasz i tu naciśnij. Tutaj. No, dawaj Wojtuś. Jedziemy dalej. O nie, goni nas Wojtek. O nie, ma. Bibi. Naciśnij. Wojtuś powiedział noskiego wujek. Wygraj dla swojego dziecka zabawkę. Jaką zabawkę? Tam w automacie. Dobra, robię to. Chodź, wygram ci. Dla swojego syna wygram to. Wojtuś, chuchnij! Dobrze, dziękuję. Które? Którą chcesz, Wojtuś? Tu, marchewkę łatwo będzie może. Nie! Wojtuś, za mało chuchnąłeś. Ej! Ja nie pani Maju! Ale to nie można bić, mordo. Nie można bić. Ja nie biję nikogo. No bijesz, stary. Którego mogę? Blue. Wojtuś, zobacz, spójrz na mnie. Za to, że byłeś taki grzeczny, mam dla ciebie niespodziankę. Proszę bardzo. Anka, jajka. Ty lubisz jajka, nie? Jajka. Jajko dostałeś takie od taty? O, jesteśmy w galerii. I co Wojtuś będzie kupował? Siuszki. I zabaweczki, wszystko co Wojtuś sobie zapragnie. Wszystko mamusia ci kupi dzisiaj. Tak. Jakieś PlayStation może nowe. A może tatuś kupi, co? Tatuś ciężko pracuje, żeby mama mogła kupować. Właśnie ja ciężko pracuję, to po pierwsze i noszę i się zajmuję dzieckiem. A ja sam przez chwilę nosiłem. Co robisz w tym związku? Nie kuśmy się przy dziecku, to po pierwsze. No dobra. No. Daj mi buzi, mamuni, no. Wojtuś, chcesz Louis Vuitton? Tak. No. No wybierz sobie to. Skup się na piłeczce. Wybierz sobie co chcesz, a mama ci to kupi. Tak. To bardziej dla mamy. Tu przyjechaliśmy jak zwykle. Mama tylko takie wymyśliła, że niby dla Wojtusia, a tak naprawdę ona chce sobie coś kupić. No to może, był pretekst. Tak jest. To był tylko pretekst, na który znowu się nabrałem. Naiwny jesteś. Pierwsza rzecz, którą dotkniesz, to ci ją kupię. Tak. Tak? No dobra. Robimy drugą rzecz, którą dotkniesz. Dotknij coś. Nie to, to się nie liczy. Takie by chciał Wojtuś buciki. Ale nie ma chyba rozmiaru. A to jest 28. To za 3 lata. Za duże są Wojtuś, a nie ma mniejszego rozmiaru. To dotykasz? Dobra, wybraliśmy sami, takie spodnie. Co wybraliśmy sami? Wojtek takie chce to, spodnie. Bierzemy to Wojtek. O i to jest ze spodenkami. To jest fajne. No o, ma gust, ja wam mówię. No po mamusi. Jednej i drugiej. Chyba po tatusiu. A to jakie drogie. No tak. Mieliśmy jechać do Louis Vuitton, więc no proszę nie wybrzydzaj, kochani. Rozpieszcza. Proszę, to dla ciebie. No to trzymaj. Ojciec nie będzie za ciebie wszystkiego robił. Musisz poczuć, że życie to nie jest łatwe, rozumiesz? To jest ciągła walka.
Wojtuś, możesz sobie wybrać jedną zabawkę. Pierwszą zabawkę, którą dotkniesz, to ci kupujemy. Lolita! Chcesz taką? Nie chcę. O, jaka piła maszynowa. Tam. To? To by chciał? Tak. Ta. Tata nie potrafi w takich sprzętach, to może ty będziesz potrafił. Wojtuś, no to bierzemy, tak? Tak. Dobra. Podoba ci się? Tak. Zadowolony jesteś, Wojtuś? Tak. Cieszysz się, że przyjechałeś do nas, odwiedzić nas? Tak. No i to jest najważniejsze. Piona, idziemy kupić. O kurde, ale Lego. I też bym chciał, kochanie. Mogę też sobie dodać jedną rzecz? Jak zrobimy odcinek Dzień dla Pedrusia, to wtedy może się zastanowić. To ja wtedy przyjdę do smyka. Jak chcę to nagrywać? A ja wyborzę do Media Expert. A nie do iSpot? Nie. Pedro zapomniał dziecka na schodach. Ja został, a... Wyjedziemy, a on tam stoi i się drze. Proszę to wyciąć, bo jego mama się spruje do mnie potem. Przepraszamy, siedzi rodzice. Wszystko okej. Tu później. No czemu ja tego nie nagrałem? No, musisz być czujny. No, przepraszam, mogę. Do zwolnienia. Dzisiajowskiego jest po prostu dzień próbny. To jest zabawkowa, więc nie boli, ale jakby była prawdziwa, to by było bardzo. Ale kochanie, co ty gadasz, to jest prawdziwa. Co ci wujek powiedział? Że otworzymy w domu, tak? Zobaczysz. Było dziecko, jest teraz pies. Ja już nie ogarnęłam ze zmęczenia, że to pies. A, myślałem, że to dziecko. Pedruś, już mam dość. Jak masz dość? Jestem po jednym zmęczona. Dniu? Jeszcze 17 lat zostało, żeby on był pełny. Nie, 16. Ile ma? Prawie? 3, czyli zostało 15. Więc troszeczkę jeszcze musisz poczekać z tym odpoczynkiem. A ten okres najcięższy się dopiero zacznie. Małe, Wojtuś! Bum! 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 Kredyt ci do ucha. A co to jest, laserowy ze Star Wars? No dobra, widzowie, to my wam dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. Wojtuś, podobał ci się? Tak. Jak się dobrze się sprawdziliśmy jako rodzice? Tak. Tak? Mógłbyś być naszym synem? Tak. Nie, nie. Dziękujemy wam, kochani, za oglądanie. Jak chcecie więcej filmików z Wojtusia, bo nie tak. To musicie zostawić 10 tysięcy polubień. Jak macie jakiś fajny pomysł, co moglibyśmy nagrać z Wojtusiem, to piszcie też śmiało. Piszcie w komentarzach, no. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie babci, dziadkowi. Pa!